Kołowrót życia, tom pierwszy, Wanda Protnicka, czyta Adam Doroszuk, Sztokholm. Struktura energetyczna człowieka. Na system energetyczny człowieka składa się system czakr. System kanałów energetycznych i ciał subtelnych, potocznie nazywany aurą. Jak się zapewne, drogi czytelniku, domyślasz, struktura twojego ludzkiego istnienia jest bardziej okazała niż sądzisz, niż ukazują ci to twoje zewnętrzne zmysły. W każdym z ciał subtelnych znajduje się 7 głównych czakr, które na podobieństwo anten łączą cię z całym wszechświatem. Czakry są rodzajem drzwi, które służą ci jako niefizyczne bramy, prowadząc w głąb twojego pola tożsamości i pozwalają, aby subtelne siły energetyczne prana, sanskryckie słowo prana, chińskie czy, japońskie ki, odnosi się do siły życiowej, będącej źródłem wszystkich form energii i wyrażające się poprzez różne częstotliwości wibracji we wszystkich obszarach zamanifestowanego życia. Wprowadzone były do twoich ciał fizycznych i niefizycznych. Czakry ciała fizycznego i ciał subtelnych przedłużają zatem twoją indywidualną tożsamość poprzez podłączenie cię do istniejącej we wszechświecie powszechnej sieci istnienia. Twoje istnienie jest przedsięwzięciem wielowymiarowym, jest jednocześnie wielce złożone, jak i całkowicie proste. Zasadniczo stanowi ono doskonałe połączenie wielu poziomów częstotliwości, oparte o świadome porozumienie tychże poziomów. Cokolwiek robisz, jakiekolwiek postawy i działania podejmujesz, kreujesz częstotliwości, które stanowią nadawaną we wszystkich kierunkach audycję na temat twojej istoty. 7 czakr ciała fizycznego odpowiada 7 gruczołom układu hormonalnego. Każda czakra działa jako ośrodek informacji i inteligencji, służący do przetwarzania kosmicznej energii subtelnej i jej transportu w świat materii fizycznej. Czakry można przedstawić jako wirujący kalejdoskop koloru, światła, symboli i dźwięku. Te centra energetyczne połączone są wewnątrz organizmu siecią kanałów energetycznych zwanych meridianami. W taki sposób tworzy się niewidzialny, skomplikowany system energetyczny. Przypomina on układ nerwowy człowieka. Energia potrzebna do życia człowieka czerpana jest przez czakramy, a poprzez system meridianów dociera do każdej komórki ciała. Każdy punkt krzyżowania się meridianów pod powierzchnią skóry nazywamy punktem akupunkturowym. Cała ta skomplikowana struktura tworzy pole energetyczne człowieka. Z nieograniczonej energii wszechświata pobierana jest czysta, zdrowa energia i doprowadzana do wszystkich narządów, tkanek, komórek oraz związanych z nim pól energetycznych. Odprowadzana zaś jest energia zużyta i niepotrzebna. Odbywa się to na podobieństwo oddychania. Każdy organ, komórka czy tkanka ciała posiada specyficzną, typową dla siebie energię. Stąd ocena stanu czakr ułatwia wczesne wykrycie chorób, gdyż zdrowy organ człowieka wysyła inne wibracje od organu chorego. Pozytywne i negatywne przeżycia zapisywane są zarówno w pamięci komórkowej, jak i w polu energetycznym. Przykre dla ciebie przeżycia dzieciństwa lub wieku szkolnego nie tylko nadal przechowywane są w twoim polu energetycznym, lecz nadal powodują zniszczenia wśród komórek, które nadal niosą ze sobą tamtą energię emocjonalną, zwłaszcza wtedy, gdy jako osoba dorosła wspominasz tamto bolesne życie. Dodatkowo trzeba wspomnieć, że takie przeżycia stworzyły w tobie system przekonań, który obecnie wpływa na twój sposób reagowania na krytykę, autorytety, niepowodzenia, na całe twoje życie, podejście do życia. Napiszę o tym później. Pozytywne odczucia i ich energia również przechowywane są w polu energetycznym. Są one pozytywną energią i odczuwamy je w swoich ciałach jako przypływ pozytywnej mocy. Nasze emocje są fizycznie obecne w naszym ciele i wchodzą w reakcję z komórkami i tkanką. Pomiędzy ciałem fizycznym a ciałem subtelnym istnieje wymiana energii, a zakłócenia w ciele fizycznym często wynikają z zaburzeń w ciałach subtelnych. Pierwszym krokiem do zrozumienia czakry jest dostrzeżenie ich działania w naszym codziennym życiu. Przepływ tej energii można bowiem obserwować i odczuwać, lecz trzeba w tym celu uzyskać perspektywę wewnętrznego, bezstronnego obserwatora. Koniec.